Piotrków Trybunalski. To historyczne miasto położone nad rzeką Strawą w środkowej części Wyżyny Łódzkiej. O świetności tego miasta świadczy fakt, że w dawnej Polsce było to miejsce pierwszych zjazdów sejmowych, pierwszego dwuizbowego parlamentu oraz Trybunału Koronnego. Na uwagę zasługuje niewątpliwie rynek, który otaczają głównie klasycystyczne kamienice oraz znajdujące się tutaj ślady fundamentów po dawnym ratuszu. Niedaleko rynku stoi barokowy kościół pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego, który uważany jest za najcenniejszy zabytek sztuki sakralnej w regionie. Wzniesiony w latach 1701-1727 jako część zespołu klasztornego jezuitów. Na uwagę zasługuje barokowe wyposażenie oraz wystrój kościoła, zachowane w niemal niezmienionym stanie od połowy XVIII wieku. Tuż obok kościoła znajduje się dawne kolegium jezuickie. Dziś ten okazały trzykondygnacyjny budynek jest siedzibą liceum imienia Bolesława Chrobrego, przed którym stoi pomnik Mikołaja Kopernika. Na Starym Mieście w Piotrkowie uwagę zwraca klasztor dominikanek, wzniesiony wzdłuż średniowiecznych murów miejskich, wybudowanych za czasów Kazimierza Wielkiego, oraz kościół wzniesiony w stylu wczesnego baroku, należący niegdyś do zespołu klasztornego dominikanek. Zbudowany poza murami miejskimi zamek królewski w Piotrkowie to budowla w stylu późnogotyckiej wieży mieszkalnej. Został wzniesiony dla króla Zygmunta I Starego i zapewniał mu wygodne mieszkanie w czasie kilkudniowego pobytu na obradach Sejmu Walnego. Dziś w budynku mieści się muzeum z ekspozycją przedstawiającą m.in. historię miasta i zamku. Interesującym obiektem jest także prawosławna cerkiew katedralna pod wezwaniem Wszystkich Świętych, wybudowana w latach 1844-1848 we wschodniej części miasta. Przy tej samej ulicy co cerkiew znajduje się majestatyczny budynek sądu, zaprojektowany przez Feliksa Nowickiego. Fundatorem i inicjatorem budowy sądu był car Mikołaj II, którego portret znajduje się w sali tradycji i sądownictwa w tymże gmachu. Piętnaście kilometrów na południowy wschód od Piotrkowa Trybunalskiego położony jest Sulejów. Perełką turystyczną tego miejsca jest zespół klasztorny opactwa Cystersów. Jest to jedno z najlepiej zachowanych opactw warownych w Polsce. Jego najstarszą częścią jest późnoromański kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Tomasza Kantuaryjskiego, wzniesiony przed 1232 rokiem. Jedyną ocalałą częścią klasztoru, który przylegał niegdyś do kościoła, jest budynek kapitularza z XIII wieku, w którym obecnie mieści się muzeum oraz XV-wieczny gotycki krużganek. Opactwo sulejowskie otoczone jest pierścieniem późnogotyckich fortyfikacji w postaci długich odcinków muru z basztami. Mauretańską, najstarszą przy plebanii. Krakowską, najwyższą wjazdową. Opacką z arsenałem. Muzyczną w kształcie walca, attykową z flankami i rycerską. Wewnątrz kompleksu znajdują się także zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Ciekawostką historyczną jest fakt, iż w klasztorze czterokrotnie gościł Władysław Jagiełło, a także Kazimierz Jagiellończyk oraz król polski Jan II Kazimierz Waza. Malownicze położenie zespołu klasztornego nad piękną rzeką Pilicą sprawia, że jest to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów.